Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj zrobię sałatkę z paluszków krabowych. Bardzo smaczna sałatka, idealna na kolację, jak też na przekąskę w czasie jakiegoś przyjęcia. Będziemy potrzebować 200 g paluszków krabowych pokrojonych w małe kawałki, 50 g cebuli, kilka oliwek, 100 g ogórków konserwowych, 1 puszka groszku, 40 g majonezu, 3 jajka ugotowane na twardo, sól i pieprz. Paluszki krabowe mam już pokrojone, dodaję wszystkie pozostałe składniki. Zamiast ogórków konserwowych można użyć też ogórków kiszonych. Groszek wcześniej odcedziłam. I teraz dodam jajka. Kroję je w takiej gilotynie do jajek. Najpierw raz, później odwracam o 90 stopni i drugie cięcie. Składniki mamy już dodane. Teraz mieszam krótko, żeby się warzywa z jajkami i z paluszkami krabowymi połączyły. Dodaję pieprz i sól do smaku. Po wymieszaniu dodaję około 40 g majonezu. Oczywiście można dodać więcej lub mniej, to zależy jak lubicie, czy bardziej majonezową sałatkę, czy taką bardziej suchą. U mnie jest to około 40 g. Mieszam dokładnie. Majonez kielecki akurat jest taki dosyć ostry. Jeżeli używacie majonezu z winiar, który ma więcej cukru w sobie i jest taki słodkawy w smaku, no to oczywiście trzeba będzie więcej soli dodać. Przekładam do miski i sałatka z paluszków krabowych jest gotowa. Można ją udekorować. Ja użyję do tego listków bazylii. I pasty paprykowej. I tak prezentuje się gotowa sałatka z paluszków krabowych. Idealna do chleba, idealna na kolację. Można ją również podać na przyjęciu. Dziękuję za oglądanie mojego filmu i do zobaczenia.